Jesteśmy dzisiaj w pięknym, słonecznym dniu na terenie parku okalającego dwór, w którym się urodził Henryk Sienkiewicz, a obecnie znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza, ale tuż obok rozgrywają się już po raz szósty zawody kolarskie. Bieg kolarski imienia Henryka Sienkiewicza. Jestem tutaj pełen podziwu dla tych, którzy startują zarówno w kategorii pro, czyli profesjonalnej, jak też i w kategorii amator, bo nawet w kategorii amator są dwie pętle po 23 km, natomiast w kategorii pro są aż cztery pętle, więc i 46 km, taki upał i tym bardziej 92 km przy dzisiejszej pogodzie budzą podziw. Amatorów, kategoria amatorów, 46 km. Ja mieszkam tu niedaleko, w Wolne Okrzejskie, przy stacji Okrzeja, a mieszkam jeszcze w Niemczech. Daje mi na lepsze zdrowie i szczęście i radość. Bo to daje mi najlepsze. Trzeci raz. I dwa razy już startowałem i to podpowiadam. Bo ja startuję tu i w Niemczech też. No, mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. Po prostu jadę dzisiaj, aby przejechać. Zobaczymy, jak będzie. Pierwszy raz startuję, także nie wiem, czego się mam spodziewać. Przygotowanie do triathlonu? Za rok pewnie też wystartuję. Także zobaczymy. Najlepsza promocja zimiłkowskiej? Rower, ale też i bieganie w lesie jest naprawdę cudownie. Jadę, bo lubię to robić i jeżdżę. No. Nie, drugi raz. Siódmy byłem dwa lata temu tutaj. I teraz mi się spodobało i uczestniczę w tym roku. I bardzo jestem zadowolony, bo jest wesoło i trasa jest tu dobra i asfaltowa. Także można śmiało jechać i dołów nie ma. Sienkiewicz był cyklistą, my kibicujemy kolarzom, fundujemy nagrody dla zwycięzców i zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Woli Okrzejskiej, do zwiedzania, ponieważ dzisiaj wstęp jest bezpłatny, dlatego warto skorzystać z tej możliwości. A przy okazji wspomnę, że w wakacje prezentujemy rękopisy, są wyeksponowane na wystawie, także jest niepowtarzalna okazja, by właśnie zobaczyć, jak Sienkiewicz pisał, jaki miał charakter pisma, jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Zapraszam serdecznie. No inaczej byśmy się nie podejmowali tego, tak liczyliśmy, że zaszczepimy w chęci jeżdżenia na rowerze naszym lokalnym mieszkańcom, że przy okazji pokażemy walory ziemi łukowskiej i ściągniemy ludzi z zewnątrz, no i uważamy jako nasza grupa inicjatywna Rowerowy Łuków, że to się nam udało w 100%. Dzisiaj akurat fundacja organizuje zbiórkę na rzecz dwóch wspaniałych chłopców, naszych superbohaterów. Można się do tej akcji dołączyć dzisiaj podczas akcji, ale też i oglądając akcje na stronach internetowych, na fundacji się pomaga, ponieważ jest to, że tak powiem, wieloobszarowe działanie. Tak więc dzisiaj działamy jako ten support, wsparcie pod kątem organizacji akcji charytatywnej. Przede wszystkim szkoła w Woli Okrzejskiej, która tutaj posłużyła terenem i placem do przygotowania części kulinarnej. Są strażacy z całego tutaj regionu naszej gminy, 8 jednostek, które wspierają policjantów na trasie biegu kolarskiego. Jest koło gospodyń z Woli Okrzejskiej, które przygotowało część kulinarną. Są pracownicy urzędu gminy. No i myślę, że jeszcze pewnie kilka osób, których tutaj w tej chwili nie wspomnę, ale wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji tego dzisiejszego wydarzenia.